Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, dawania lajków pod tym filmem, zadawania mi pytań, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Cześć, witam Was z Energy Gas Polska. Dziś powiem mam na kilka pytań związanych z Hyundaiem i20. Do tego auta polecamy instalacje przez nas zakładane, najczęściej to jest instalacja BRC, ponieważ to się najlepiej sprawdza podczas naszych doświadczeń, tak? Tych samo i opinie klientów, którzy montują u nas, przeważnie są to nauki jazdy. Też często zdarzają się klienci prywatni, którzy jeżdżą tymi samochodami i chwalą sobie jazdę. No przede wszystkim BRC słynie nam z niezawodności tej instalacji, z dobrej gwarancji, dwuletniej, bez limitu kilometrów. To jest naprawdę bardzo fajna opcja przy tej instalacji. I właśnie taką instalację stosujemy najczęściej w tych oto Hyundaiach. No te silniki są bez najmniejszego problemu obsługiwane przez instalację gazową, bez najmniejszego problemu robią spore przebiegi. Tutaj posłużymy się przykładem, na przykład właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, szkół jazdy. Często te auto przejeżdżają do nas z przebiegiem około 35-45 km. Nie kilometrów, nie tysięcy, tylko kilometrów. I sprzedawane są ponownie po przebiegach w granicach 200 tysięcy km, 180 tysięcy km. Wyprzedawane są z nauk jazdy i dalej służą na instalacji gazowej. Oczywiście tam w międzyczasie są jakieś wymiany, tak? Na przykład jakiś tryskiwacz uszkodzony, bo to też przez kilka lat jest używane, więc jakieś tam awarie po prostu mogą wyjść, tak? Ale też nie mamy te 2 lata gwarancji, więc gwarancji jak się zmieścimy, to jest dla nas o wiele lepiej. Montaż NPLG jest bezpieczny. Oczywiście, że jest bezpieczny. Już kilkanaście razy odpowiadaliśmy na to pytanie. Ja dalej twierdzę, że jestem murem za instalacją NPLG z tego względu, że są o wiele bardziej bezpieczne niż instalacje benzynowe. Tak? No, zwróćmy uwagę na sam zbiornik gazowy. Jest metalowy, wykonany z grubej blachy. Bardzo dobrej jakości komponentów jest wykonany, posłany szczelnie, z dbałością o każdy najmniejszy element. No i przede wszystkim zawór u nas, buty jest wyposażony w zawory bezpieczeństwa, które na przykład jeżeli takie są hardkorowe sytuacje, że auto na przykład uwolniam z auto nasze się zapali, tak? To zbiornik dostaje wysokiej temperatury, dużo ciśnienia, będzie opuszczał nam stopniowo ten gaz, a nie od razu, tak? No w zbiorniku, zbiornik pali, a po prostu nam się stopi, zaczną się palić opary, wyleje się cała benzyna i pali się wszystko nagle, a tam stopniowo jest ten gaz upuszczany. Tak samo i twierdzę dalej, że jest bezpieczne, ponieważ wszystkie połączenia, które są przez nas zrobione, są sprawdzane odnośnie szczelności, są zrobione z bardzo dobrych komponentów, przewody puszczane od spodu, no wszystko naprawdę jest bardzo dobrze szczelnie, nic się nie ma co martwić, że na przykład wybuchniemy, bo dużo osób martwi się o to, że o instalacja gazowa, czytałam w internecie, że ktoś przez instalację gazową coś tam, no niestety to jest jeden wielki mit, ponieważ no nie słyszałem w takim przypadku, żeby ktoś jeszcze przez instalację gazową komuś wybuchł samochód, no to jest troszeczkę mija się z prawdą. Po montażu LPG działania, no nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Jedyny ważny element, który zawsze mówimy klientom, pamiętać o przeglądach, pamiętać o gwarancji, którą mamy, no i pamiętać o najważniejszej rzeczy, która jest najważniejszą rzeczą, tankować na dobrych stacjach gazowych. Przede wszystkim dobre stacje, no nie ukrywajmy, u nas w Polsce nie jest bardzo czysty gaz, no ale też zwróćmy uwagę na to, żeby po prostu tankować stacje na dobrych stacjach, tak, jeżeli ten gaz będzie tam grosik 2-5 droższy, tak, zaoszczędzimy troszeczkę, ale potem nie zaoszczędzimy na przykład przy samej wymianie wtryskiwaczy, ponieważ zostało zabrudzone przez brudny gaz, jakieś tam opiłki, nie opiłki. My też często widzimy u klientów, jak wyciągamy filtry, że jest dużo opiłków i zalecamy tankowanie na jednej stacji, tak. No i to jest najważniejsze. No i najważniejsze jest przegląd po pierwszym 1000 km, żebyśmy mogli sprawdzić, czy instalacja gazowa działa poprawnie i nic się z nią nie dzieje. Odnośnie Hyundaia to wszystko z mojej strony. Was serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, dawania lajków pod tym filmem, zadawania mi pytań. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. No i cóż, do zobaczenia, cześć!